Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na makijaż szalony, błyszczący, intensywny, a co najważniejsze w trendach, bo teraz w okresie wiosenno-letnim trendem tego sezonu będzie wszystko co różowe. Można powiedzieć, że ja dzisiaj przegięłam, bo mamy różowe oko, różowe usta, różową bluzkę. Znajmy, że to jest po prostu makijaż total róż. Miałam ochotę na szaleństwo i no taki makijaż powiedzmy niecodzienny. Jak widzicie, są również rzęsy, ogólnie dzieje się w tym makijażu, a jeżeli chcecie zobaczyć, jak wykonałam ten makijaż, jakich kosmetyków użyłam i jak dobrze się bawiłam robiąc go, to koniecznie zostańcie ze mną dalej, oglądajcie. Mam nadzieję, że miło ze mną spędzicie czas. Jeżeli tak jest, to koniecznie zostawcie mi kciuka do góry, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to wystarczy, że tutaj gdzieś klikniecie subskrybuj i będziecie już na bieżąco. Także zapraszam bardzo serdecznie, a jeszcze taka mała podpowiedź, jeżeli jesteście ciekawi, jakich konkretnie używałam kosmetyków do tego makijażu, to w opisie tutaj na dole będzie cała lista. Mam nadzieję, że mi się udają uzupełnić i będzie gotowa od pierwszej minuty. Także zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na dalszą część filmiku i mam nadzieję, że taki total róż Wam się spodoba. I pamiętajcie, że makijaż to zabawa. Zawsze można go zmyć. Także spoko. Spoko. Nie musicie tak wychodzić na miasto, a jeżeli zainspirujecie się jakkolwiek dzisiejszym makijażem, to koniecznie dajcie mi znać, wyślijcie jakieś zdjęcia, chętnie zobaczę. Także tyle mojego gadania, ja już Was zapraszam na dalszą część filmiku. Tak jak widzicie, nie mam na sobie makijażu, zaraz będziemy czarować pędzlami, ale to co już zrobiłam, to przygotowałam powieki i nałożyłam bazę, już ją mam, bazę ze Smashboxa 24 godziny photo finish i podkreśliłam brwi. Brwi podkreśliłam jak zwykle kredką z Golden Rose, a także żelem z Benefit. To jest mój niezastąpiony duet, jeżeli chodzi o brwi. A wracając jeszcze do powiek, to oprócz bazy nałożyłam trochę pudru z Benaya w kolorze Fair, żeby zagruntować bazę. Zawsze tak robię, zresztą ci, którzy oglądają mnie regularnie, wiedzą to. Mam nadzieję, że dzisiejszy makijaż Wam się spodoba. Ja już nie mogę się doczekać, wy już wiecie, co mi tam wyszło, a ja jeszcze nie wiem, znaczy mam jakiś tam pomysł w głowie, a co mi z tego wyjdzie, to zobaczymy. Także ja zapraszam Was do oglądania dalszej części filmiku. Startujemy.
Makijaż już jest gotowy. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas. Jeżeli tak jest, wiecie co robić. Po prostu zostawcie mi kciuka do góry. Ja się z wami ściskam, żegnam i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmiku. Pa, pa!